Cześć wszystkim, jestem Marta. A ja Monika. Pracujemy w dziale współpracy międzynarodowej i opowiemy Wam dzisiaj o jednej z wielu ciekawych opcji, która czeka na Was w trakcie studiów na Politechnice Opolskiej. Jeśli tak samo jak my kochacie podróże, to koniecznie zostańcie z nami, dlatego że mamy dla Was fantastyczną wiadomość. Studiując na Politechnice Opolskiej, możecie wziąć udział w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+, z którym poznacie nie tylko nowe oblicze edukacji, ale też odkryjecie wiele fajnych zagranicznych destynacji. Wyobraźcie sobie, że wszystkie zdjęcia, które teraz widzicie, to wspomnienia naszych studentów, którzy zdecydowali się na przygodę z Erasmusem. Chcielibyście do nich dołączyć? Słuchajcie w takim razie uważnie, powiemy Wam, jak to zrobić. Na początek oczywiście kilka informacji praktycznych. Program Erasmus liczy sobie już 30 lat i został stworzony przez Komisję Europejską. W jego ramach można wyjechać na zagraniczne studia oraz praktyki i mogą to zrobić zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni wyższych. Jakie możliwości ten program stwarza dla Was? Otóż studenci mogą wyjeżdżać zarówno na studia, jak i praktyki zagraniczne. Najważniejsze kryterium, które musicie spełnić, to ukończenie pierwszego roku, pierwszego stopnia studiów. Pewnie zastanawiacie się, jak wyglądają studia w ramach programu Erasmus+. To bardzo proste. Na początek przed wyjazdem wybieracie jedną z naszych uczelni partnerskich, a potem wspólnie z koordynatorem wydziałowym, czyli jednym z nauczycieli akademickich, który pełni rolę waszego tutora, wybieracie przedmioty z oferty tej uczelni. Muszą one stanowić bliższe dalsze odpowiedniki przedmiotów, które są zaplanowane w siatce na Politechnice Opolskiej. Potem w trakcie wyjazdu oczywiście uczęszczacie na zajęcia, zdajecie egzaminy, zdobywacie oceny, które potem transferowane są do systemu Politechniki Opolskiej. Jeśli chodzi o praktyki Erasmus+, to trwają one minimum 2 miesiące, dlatego najlepszym czasem na ich realizację jest przerwa wakacyjna. To Wy sami wybieracie miejsce, w którym chcecie zdobyć doświadczenie zawodowe. Najważniejsze jednak, aby firma, którą wybierzecie, pozwalała Wam na realizowanie zadań związanych z Waszym kierunkiem studiów i znajdowała się na terytorium jednego z państw uczestniczących w programie Erasmus+. Czy wiecie, jakie to kraje? Oczywiście wszystkie kraje Unii Europejskiej, ale też takie, które uczestniczą w programie Erasmus+, jak Turcja, Norwegia, Liechtenstein, Macedonia Północna i Islandia. Na waszych ekranach widzicie mapkę Europy z zaznaczonymi miejscami, w których posiadamy swoje uczelnie partnerskie. Mamy tych instytucji szkolnictwa wyższego aż ponad 120, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli lubicie południowy slow life, zapraszamy Was w takim razie na studia do Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji czy Grecji. Natomiast jeśli nie przepadacie za ciepłem, a w życiu codziennym szukacie ładu, harmonii i perfekcyjnej organizacji, polecamy Wam uczelnie zlokalizowane w krajach takich jak Niemcy, Czechy czy Finlandia. Wybór jest naprawdę ogromny, ale nie martwcie się, bo zawsze możecie liczyć na radę z naszej strony. Tymczasem pokażemy Wam kilka zdjęć naszych studentów, którzy wyjechali na Erasmusa. Być może to właśnie oni zainspirują Was do podjęcia tej decyzji. Zaczynamy w takim razie podróż. Słoneczne pozdrowienia z Francji, przesłane przez Katerynę. Jatin wraz z innymi studentami w Sapienza University w Rzymie. Musicie również pamiętać, że Erasmus to także możliwość zobaczenia niezwykłych rzeczy i zjawisk, których czasami nie możecie spotkać tutaj. Tak jak ta cudowna zorza polarna uchwycona przez Rafała w Finlandii. Czy też te kolorowe hiszpańskie uliczki przesłane do nas przez Katarzynę? Po raz kolejny Finlandia w obiektywie Rafała. Oraz Michał i Patryk na portugalskim kampusie Uniwersytetu IPCA. Mały podróżnik po wielkim świecie, czyli zdjęcie przesłane do nas przez Anię z Portugalii. Oraz nocny pejzaż przesłany z Wazy w Finlandii. Instagramowy spot odnaleziony przez Marcelinę w Portugalii. Oraz Michał, Maciek i Patryk odkrywający uroki Hiszpanii w zimie. Słoneczne wspomnienie z Portugalii przesłane przez Anię oraz egzotyczne ogrody przypominające wschód, które tak naprawdę możecie znaleźć właśnie na zachodzie Europy, czyli w Portugalii. Czarujące uliczki odkryte przez Ulianę i Katarzynę w Hiszpanii.
A teraz sprawa najważniejsza, bo pieniądze. Wszystkie kraje uczestniczące w programie Erasmus+ zostały podzielone na trzy grupy w zależności od szacunkowych średnich kosztów utrzymania. Jak widzicie na waszych ekranach, do każdej z grup została przystosowana inna stawka miesięcznego dofinansowania, czyli tak zwanego grantu. Jeśli na przykład zdecydujecie się na wyjazd na studia do pierwszej grupy, czyli na przykład do takich krajów jak Dania czy Irlandia, otrzymacie 520 euro miesięcznie. W Austrii, Hiszpanii czy Portugalii otrzymacie 500 euro na miesiąc, a w Bułgarii, Chorwacji czy w Czechach 450 euro. Stawki, które widzicie, są stawkami dotyczącymi mobilności związanymi ze studiami. W przypadku praktyk w każdej z tych grup otrzymujecie 100 euro więcej. Oczywiście należy tutaj wspomnieć, że co roku stawki w ramach programu ulegają pewnym zmianom. Zazwyczaj są wyższe, dlatego zapraszamy was na naszą stronę internetową, bo tam co roku możecie znaleźć dane aktualne i dowiedzieć się, jak w danym roku akademickim będą wyglądać te właśnie płatności. Co zrobić, by móc wyjechać na Erasmusa? Mamy na to bardzo prostą instrukcję. Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem będą odwiedziny na naszej stronie internetowej. To właśnie tam znajdziecie kompendium wiedzy o programie i wszystkie szczegółowe informacje. Każdego roku na stronie publikujemy też terminy rozmów rekrutacyjnych oraz listę uczelni, z którymi prowadzimy współpracę. Również tam znajdziecie formularz kwalifikacyjny, który należy ze sobą zabrać na rozmowę rekrutacyjną. Kiedy już po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej otrzymacie informację o tym, że dostaliście się do programu, po prostu postępujcie zgodnie ze wszystkimi wskazówkami z naszej strony. Pomożemy wam przejść przez proces aplikacyjny uczelni, do której będziecie chcieli wyjechać. Podpowiemy wam też, jak wypełnić niezbędne dokumenty, m.in. Learning Agreement. Później pozostanie wam już tylko poszukanie interesujących was faktów i informacji o kraju, do którego chcecie wyjechać, tak jak i znalezienie zakwaterowania, bowiem nie każda uczelnia partnerska ma w swojej ofercie akademiki. Na około 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem semestru zaprosimy was do naszego biura w celu podpisania umowy, dzięki której otrzymacie pieniądze na realizację całego wyjazdu. Jeżeli stresujecie wzięcie udziału w rozmowie rekrutacyjnej, zupełnie nie ma takiej potrzeby. Jest to krótkie spotkanie z komisją kwalifikacyjną składającą się z 3 osób, które te osoby chcą tak naprawdę poznać ciebie jako studenta, poznać twoją motywację do wyjazdu, by mogły w pełni pomóc ci i doradzić najlepszą destynację na zrealizowanie studiów lub też praktyk. Nie ma żadnych egzaminów, nie ma żadnych pytań podchwytliwych, ani też pytań o jakieś różnego rodzaju definicje czy teorie. Jeśli nadal macie wątpliwości i zastanawiacie się, dlaczego warto wyjechać na Erasmusa, nie wahajcie się, bo to może być przygoda waszego życia. Dzięki programowi wymiany studenckiej będziecie mieli okazję nie tylko studiować na uczelni zagranicznej, ale także podnieść swoje kompetencje językowe. Staniecie się bardziej samodzielni i pewni siebie. Do tego powiększycie swoje grono znajomych i poznacie inne kultury. Pamiętajcie też o tym, że wasze CV zyska bardzo mocną pozycję. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Erasmus+, ale dalej się boisz, bo wiesz, że z twoim językiem, przede wszystkim angielskim, nie jest najlepiej, też znaleźliśmy na to sposób. Zostań mentorem, czyli członkiem koła naukowego, w ramach którego każdy student pełni rolę opiekuna studenta Erasmusa, który przyjeżdża na naszą uczelnię, żeby odbyć albo semestr, albo cały rok swoich studiów właśnie na Politechnice Opolskiej. Zadania mentora to tak naprawdę asystowanie temu studentowi w różnego rodzaju chwilach. Czasem pomoc w pójściu do jakiegoś urzędu, czasem pomoc w pójściu do lekarza, ale przede wszystkim jest to tak naprawdę dobra zabawa i spędzanie wolnego czasu ze studentami obcokrajowcami. Dzięki temu podszlifujecie swój język, na pewno przełamiecie tą barierę językową, którą wielu młodych ludzi ma. Zdobędziecie różnego rodzaju umiejętności organizacyjne, ale też weźmiecie udział w wielu fantastycznych wydarzeniach, jak choćby Międzynarodowy Dzień Gotowania, który organizujemy jako dział wspólnie z mentorami co roku, ale też różnego rodzaju wycieczki i integracyjne wypady, czy to na statek rejsem po Odrze, czy do parku trampolin, albo na łyżwy. Dlatego zapraszamy was, dołączcie do naszej międzynarodowej społeczności akademickiej. Jeśli zainteresował was temat i macie jakieś pytania,
piszcie śmiało na adres mailowy, który widzicie na swoich ekranach. Gorąco zachęcamy Was też do odwiedzenia naszej strony internetowej i koniecznie obserwujcie nas na Facebooku, bo właśnie tam wrzucamy wszystkie aktualności. Z naszej strony byłoby już na tyle. Na koniec zostawiamy Was z tureckimi wspomnieniami Bartosza, czyli byłego stypendysty programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że niedługo odwiedzicie nas w naszym dziale współpracy międzynarodowej. Zapraszamy. Zapraszamy.